Wgrywam. To tłumaczenie jest zajebiste. Pojedynczy. Wgraj mistrzostwa. Twoja stara. 135 Falkenfreunde. Witamy na zachodnim wybrzeżu. Oto jesteśmy na półmetku naszej niezwykłej przygody, nazywanej inaczej mistrzostwami w klasie STC. Na torze w Falkenberg, najszybszym w kraju, samochody pomkną ze średnią prędkością 50%. Prawie 150 km na godzinę. Usłyszymy ryk silników o łącznej mocy ponad 9000 koni. Teraz już bym chciał wiedzieć, ile myśmy tam, ja już walnąłem. Trudny, jak półmetku jesteśmy, no to 50%, to zapiszemy sobie to w ukończonych. Zarówno kierowców, jak i widzów zasiadających na trybunach, jak nie ta oszałamiająca. Czyli Swedish. Weźmiemy sobie równa się 5 na 10. 50%. No to już teraz wiemy, o co chodzi. Pytanie, czy ja będę pamiętał, jak się jeździ tutaj jeszcze, nie? To jest ważne. Głośno. Idziemy wolwiakiem. Trasa jest tak prosta, że aż trudna. Czyli nie da rady. Wycwanili się, nie ma skrótu. Myślałem, że można, wiecie, tam sobie przeciąć. Oszukali mnie, banda złodziei. Okej. No dobrze, fajnie, że mierzy. Mi się tam nie chciało już tam za bardzo dłużej w to ciąć. Ja tam po, nie wiem, po tygodniu, dwóch chyba grania sobie odpuściłem. Sekundy straciłem, ale zobaczymy, jak to pójdzie nam teraz. Aha, no to fajnie. To gitara się ma. Ja tam nie kupuję DLC do gry, którą grałem, nie wiem, tydzień czy dwa, nie? Bo może mi się akurat po jakimś czasie znudzić. Potem pieniądze, nawet nie zużyję tych DLC-ków, a będą tylko pieniądze. Mieliśmy 47 z poślizgiem, więc będzie dobrze. Z wyścigiem będzie trudniej. Też 48-36. No, raczej nie będę tutaj w żaden sposób. Już
powinien dojechać, no ale jakbym nie robił tych błędów na początku, to może byłoby lepiej. Sterowanie beznadziejne. Stwierdzam niestety po 3 godzinach grania, że sterowanie w tej grze jest nie do przyswojenia. A to już jest trzeci street stream z tego chyba. I nadal się do tego nie przyzwyczaiłem, nie nauczyłem się jazdy. Więc no coś o tym świadczy, że ta gra jest niestety, ale mocno dziabnięta. Są te zakręty, kurna. Jeszcze raz boję się w grze wyścigowej zakręcić, bo nie wiem, jak się zachowa samochód. Coś niesamowitego. Tak jakby w strzelance zepsuć mechanikę strzelania. Tak tu zepsuli mechanikę jazdy. No dawaj, 7, 6, 5, 4. Dobra. Mamy to. Chyba, że można jakoś może auto ma jakieś ustawienia czy coś. Też można to było, nie? Zobaczyć. W ustawieniach gry. Ojaj. A co byście powiedzieli, jakbyśmy dzisiaj Simsy odpalili? Jedynka. Tak myślę tutaj z 2 godzinki sobie spędzić. Skoro mamy 3 godziny i połowa gry. Tak by dobrze pójść, to może byśmy i zdobyli nawet puchar. 50% gry żeśmy ogarnęli. To już na dobitkę będą 3 gry. No minuta, no to trochę dużo. Don't you think? Ciekawe, słyszycie, jak ja klikam przyciski? Jak klikam, nie mogę trzymać, bo jak trzymam, to zaraz spadnie w poślizg auto. Więc ja muszę delikatnie... O, już za długo trzymałem, o milisekundę za długo trzymałem i już dupa. Ale będzie dobrze. Będzie blisko rekordu. Nawet rekord. To jeszcze był ten, końcówka, no nie wiedziałem, że tam jest ograniczona ilość okrążeń. No dobra. Mamy to. Jest warsztat, nie? Czekajcie. Opony miękkie. Normalne, tylne. Tylne hamowanie. Ale nie ma nic o tym. Niestety nie było nic. Nie było nic, co by świadczyło o tym, jak ja mam. No. No, rodzaj docisku.
Śmiej. Sześć okrążeń, jej. Szkoda tylko, że wyrównałem, nie? I też nie, trochę dalej jesteśmy niż było na początku. Jakbyśmy mieli dużo okrążeń, może kurwa ciężko tu mieć dużo okrążeń, gdyż ponieważ, moi drodzy, sterowanie jest nie takie. Nie wiem, może jakbyśmy wzięli, kurwa, nie wiem, pad albo joystick, to może by to jakoś lepiej działało. No już daleko jesteś. No tak, za bardzo. Za każdy zakręt. Nie mogę, kurna, jechać szybko. Ja muszę, kurwa, w te zakręty powoli wjeżdżać, bo nie daję rady, no. Auto się po prostu wypierdziela i tyle. Nie jesteś w stanie skręcać jak chcesz. Okrążenia. Jak my się zdublujemy kogoś? Nie, chyba za dużo, za proste to jest, żeby tutaj zdublować kogoś. Za prosta trasa. No, w bardziej skomplikowanych, które mają więcej zakrętów, jest większa szansa na to, żeby zdublować kogoś. Ostatnie dwa okrążenia chyba. I tu jest jedyna szansa, żebyśmy mogli... O, jest! Ja jednak, patrz! Myślałem, że nie będzie możliwości zdublowania, a jednak. Kogo my tu mamy, moi drodzy? Czwórkę rozbitków. Ople jakieś? Skody. Moje Fabianki. Nie ma takiej możliwości, takiej opcji jak puszczaj. No tak. No to jeszcze jedno okrążenie myślę. Albo to może sobie od dupy strony liczy. W ogóle dzisiaj kupiłem sobie, tak jak mówiłem wam, że w Biedronce są te wasabi i są te sosy, sos sojowy, wszystko jest. Kurwa. W tym zestawie co dają, wasabi to nie wasabi. O kurna, nie wasabi. Jak ja se walnąłem wasabi to, które kupiłem. Moi drodzy, słuchajcie. Piękna rzecz się stała. Myślałem, że kurna wypali mi mordę, nie? Jakie to kurde
Zaczyszyństwo było kuźwa potężnie mocne, nie? Ty, ja myślałem, że mamy tu nozdrza, kuźwa, wszystko mnie zaczęło napierdzielać, nie? Takie to cholerstwo było mocne. Dosłownie tylko, żeby nie spalić mi pyska, to musiałem tylko i wyłącznie wyciągnąć troszkę na czubek tego patyka, nie? Tam tej. Co oni mają? Patyczka, nie? Tylko troszeczkę nałożyć i już kurna paliło mordę, nie? To było cholernie mocne, nie? Więc polecam wam ten kurde w tubce wasabi. Aż myślę, to mnie boli, nie? Cześć, skejcik. No kurde. A co ty myślałeś? I to gra z CD Action. Albo z jakiejś innej tam gazetki. Więc jest zacny. Nie, jestem za bardzo zmęczony, nie? Ach, albo przeżarłem się, nie no kurde, jedną porcją sushi to raczej nie. Ale kurde jestem... Dzisiaj powiem tak, rano tak mnie gardło naparzało, tak kurna głos miałem niski, że no aż się bałem, że kuźwa będę chory, nie? A teraz jak czuję się taki wymęczony, to się kurna boję tego teraz. Jakąś tabletkę sobie wezmę. Kurde, ja nie mogę być chory. Cztery okrążenia. Nie, to żadna toka nie jest. To wcale nie jest toka. To wcale nie jest toka. To Swedish Touring Car Championship. No strasznie podobna. Dlatego opis streama jest taki, a nie inny. No to przez to, co nawet nie stało, bo sterowanie jest okropne, nie? Nie możesz skręcać dłużej niż tam, nie wiem, pół sekundy, bo jak trzymasz zakręt w sekundę, to auto robi fikoła, nie? Po prostu wpada w poślizg, bez względu na to, czy kurna hamujesz, czy zwalniasz, czy jedziesz wolno, szybko. Po prostu auto wpada w poślizg. Tak jakby kompletnie nie miało przyczepności. Tak się zachowuje. Niestety. Ale w warsztacie nie można nic w tym aucie zmienić, co by poprawiło, że tak powiem, stabilność auta. No to właśnie to jest to. STCC. Natura czy ich nie zdubluje. Już.
O, widzisz, zacz. Troszkę dłużej trzymaj. No, czy rozległość mapy, to wątpię. No bo to są okrążenia, nie? To raz. Fizyka. Tak, jeżeli chodzi o... Moim zdaniem Colin wygrywa, no bo ma trasy o wiele dłuższe od tych. Bardziej skomplikowane i bardziej bogate. Druga sprawa, że sterowanie w Colinie jest o wiele lepsze niż tutaj. Model zniszczeń jest lepszy niż w Colinie. Gorszy niż w Colinie. Colin ma zdecydowanie lepszy model zniszczeń. No to w tym, w tej grze strach skręcić, wiesz? Z 98? No to może. Graficznie się na pewno poprawiło, nie? Jest lepsze. Ale wszystko inne jest gorsze. Zresztą porównanie rajdówki do wyścigów. Trzeba by jakąś wyścigi z 98 jeszcze sprawdzić. Jest. Czekajcie, 20 punktów, tak? Załóżmy, że było 15, tak? Czyli 160. 160 podzielić na 2 to jest 80. Czyli 8 tras. Czyli 8 tras przejechaliśmy i to jest końcówka. Czyli jest 8 na 16. Nawet nie, bo to jest połowa półmetek. Czyli to jest już więcej niż... To już było 7 jest połowa, czyli 8 już jest... czyli to już jest więcej, czyli 8 na 14 chyba będzie. Nie jestem pewien, ale może tak być. Ponownie spotykamy się na długim i szybkim torze Anderstorp w Smaland. Nie trudno odgadnąć, że napięcie wzrasta, kiedy zbliżają się 11 i 12 wyścig tych mistrzostw. Mamy dziś piękną pogodę, a 4 km płaskiej i szybkiej nawierzchni to gwarancja, że zobaczymy zawody, których prędko nie zapomnimy. No pół godziny zawody, nie? Jak chcemy 2 godzinki, to 4. Można ewentualnie przyspieszyć, to może nawet i do finału dojdziemy. Przecież i tak mam tak dużą przewagę mam nad nimi. Spokojnie. A tuż by jechaliśmy tędy. To pierwsza trasa była chyba nawet, nie? To mi się wydaje, bo tutaj rozbijaliśmy auto. To była pierwsza trasa. Już się powtarzają. Naprawdę jest połowa. A mój najlepszy czas minuta 38. Widzę w górnym rogu. Masakra. A bo w ogóle olać te kwalifikacje, od razu polecieć na ten, na wyścig.
Zobaczymy. Trochę wymagający ile. Jak w każdym Gran Turismo. Tam w Fordzie, zawsze ostatni. Proszę bardzo, dziękuję. Po sprawie. Czyli nawet nie musimy robić tych. Jak ktoś będzie się wszystko powtarzać, no ja już tam więcej trasy kojarzę. Tylko dwa okrążenia. Czyli dwie minuty. 4 minuty na wyścig. Ciekawe, czy te shootouty coś dają, czy nie dają. To jest ciekawe, bo jak na razie nic tam jakoś wielkiego nie było. Wiecie, w co bym chciał sobie pograć? W tego typu wyścigi właśnie, nie? Ale to, że tworzymy własny team i go rozbudowujemy, kupujemy części. Wiecie, o co chodzi? Coś takiego. Rozwijamy auto. Coś takiego było w Formule 1 chyba jakieś, nie? Ale nie wiem, czy chcielibyście dalej Formule 1. Nie no, musimy pokończyć gry, nie? Więc jak dobrze pójdzie, to te Swedish zrobimy jeszcze dzisiaj. Będziemy sobie tak skrótowo jechać, w sensie, że będziemy olewać kwalifikacje. Po prostu polecimy na, po całości z tym. Polecimy po całości same wyścigi. Jak widzicie, to problem żaden nie jest duży, nie? Także 18 sekund wolniej. Ale kogo to? Klawiatur już nie potrafię grać, bo już rąk nawet nie potrafię układać. No był. I to jeszcze z polskimi pilotami, nie? Wojciechowska, no Wojciechowska ktoś jeszcze. Zawsze myślałem, że Wojciechowska i Hołowczyc, ale chyba to nie był Hołowczyc. No właśnie. Znaczy nie, pilot chyba rajdowy Hołowczyca, a nie, że Hołowczyc. O, no jeszcze okrążenie. Tyle 10 sekund wolniej. Sławek. Chyba jo, ale zawsze ale miałem takie przekonanie, że to był właśnie Hołowczyc i... To mówił Hołowczyc i Wojciechowska. Wręcz przekonany, że to było, że to byli oni.
No się po latach okazało, że jednak nie. To był efekt Mandeli. Kierowczyni. Co to kurwa jest kierowczyni? Kierowca. ...2015, czyli teraz byłem drugi, tak? Czyli już 9 na 14. Już 64% gry zrobiono. Czajcie to? 60% gry. Daje to drugie miejsce tej grze do ukończenia. No chyba, że gra se robiła jaja. O, uwaga, 19 godzina, znowu remont się zaczyna. Hell yeah. Czyli 2, 1 i zobacz, czyli 3 okrążenia są, tak? Nie okrążenia, to jest okrążenia 2, potem 1, czyli jakoś dziwnie to liczymy. No nie, powiem wam, że zmęczenie mi daje. Daje mi kuźwa zmęczenie srogie, no. Nawet jak piję kawę, to... muszę się jakoś rozbudzić czymś. Chyba po prostu zmęczenie już wychodzi ze mnie. Albo zagrać coś bardziej żywego. I żwawego. Dark Soulsami już nie będę was męczył, bo to już... Wczoraj, dzisiaj raczej jeszcze pokroiłem trochę materiał ten sprzed wczoraj i wczoraj. Więc trochę tego jest, więc nie chciałem już kurna mieszać. Z jednego filmu chyba 3 odcinki wychodziły. Jakoś tak. Nie no, ja normalnie czuję zmęczenie, nie? Czuję się padnięty. Ja nie dam rady chyba tego zrobić, wyścigu. Spałeś coś? Chyba znak zapytania. Tak, spałem, no. Że weź w robocie dużo jest pracy. I jeszcze jak myślę o nadchodzących nadgodzinach. Czyli praca w sobotę i w niedzielę, to jeszcze mnie to bardziej budzi, wiesz, pobudza do pracy i do chęci. Nie mówię, że źle to jest, nie, 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 akurat fajnie, żeby są nadgodziny, no ale mówię, no zmęczenie daje już w kość chyba. Och. Dwa okrążenia. Ja nie biorę zaliczki. Normalnie płacą w wypłacie, nie? Normalna wypłata, dodatek po prostu do wypłaty, nie? To na godzinę. Dobra, ostatnie okrążenie.
W ogóle zaczyna, już praktycznie zostało mi... Teraz trochę o książce. Czytam teraz Bóg Imperator Dune, nie? Jest to chyba trzeci albo czwarty tom książki. Czwarty. Czwarty z sześciu tomów książki. I powiem wam tak. Jak myślałem, że dzieci Dune były zajebiste. Dzieci Dune, właśnie nie pamiętam, które były. Czy dzieci Dune były, czy Mesjasz, już nie pamiętam. Któryś z tych był fajny. Nie, dzieci Dune chyba były fajne. To kurna, jak ten Bóg Imperator się tak zaczyna mozolnie. Nudno. Kurde, wszyscy wiecie, bo trzeba poznać nowych bohaterów. Wprowadzenia, w ogóle zmiany, to wszystko. I to się ciągnie i ciągnie i ciągnie i ciągnie. Ale tak, tak w jednej czwartej książki coś pyknęło, że o, to ciekawe. O, to jakie ciekawe. I zaczęły, wiecie, im dalej w las, tym kurna ta książka nabiera tempa, nie? I jakie to kurna było zajebiście, wiecie. Zacząłem kurna to... tak się zacząłem wkręcać, że teraz jestem, nie wiem, ze 150 czy 100 stron do końca książki, nie? I powiem wam, że kurde, tu się coś pojawia, tam jakieś, wiecie, i te napięcie między bohaterami, jakie tam w książce jest zawarte, jakie oni mają rozterki, jak co, ten z kim, tu się kłóci i wiesz, że tu śmierć, tu może zginąć, o co chodzi tak naprawdę bogowi, imperatorowi, nie? Co kuźwa tam, wiecie, co ten ma na myśli, co ten chce zrobić, co ona myśli, nie? Wiecie, siedzisz tak, kurde, kminisz. Potem postaci, które przez całą książkę byli rywalami, nagle się spotykają i sami ze sobą rozmawiają, próbują się przekonać we własnym. Mówię, ja pierdolę, co się dzieje, nie? O co tu chodzi, nie? Kończymy to, zobaczcie, mamy w cholerę. Tu na kole podbiegunowym w Norwegii odbędzie się niebawem półfinał tegorocznych mistrzostw w klasie STC. Zbudowany w Wąwozie... Półfinał? ...Molorana jest najdalej wysuniętym na północ obiektem mistrzostw. Warto zauważyć, że zobaczymy jazdę na torze o różnicy poziomów sięgającej 32 metrów. Teraz tylko od kierowców zależy, czy uda im się zachować zarobione punkty. Nie traćcie koncentracji, chłopaki, i powodzenia! Półfinał? Tak, półfinał, dobrze. Czyli przedostatni rajd. Bo teraz będzie 10 na 14, potem 11 na 14, potem 12, 13, 14, coś źle liczę. Nie, 11, 12, potem 13, 14, to się zgadza. Czyli teraz robimy 11, potem 12 będzie wyścig. Tutaj, nie? I ostatni wyścig będzie 13, 14. Z tego, co on mówi, bo ja nie wiem, ile tam tego jest. Dopiero teraz, jak on zaczął opowiadać o tych właśnie tam, że trzymajcie się chłopaki, coś tam. Dopiero teraz wyczuwam, że może być tak, ale tu chyba nie jeździliśmy jeszcze, nie? Taka trochę pseudo Laguna Seca, nie? Ciekawe, czy będzie taka szykana. Ale słońce daje po oczach. Pierwszy raz jadę tutaj, więc muszę... Mogę popełniać błędy. Czyli tygodniówka. No to o tyle dobrze, bo ja uciekłem, gdy nie dostawałem. Ale dobra. W ogóle film z Dune'ą wyszedł. Ja bym zagrał remake. No to ja wiem, że film wyszedł. Ech. Generalnie ja przez tą Dune pierwszą, którą, znaczy ja Dune film znałem z tego tam adaptacji Lyncha, nie? Tam Lynch. Od jego adaptacji znałem Dune i tam to było takie cringy, takie wiecie, jakieś takie sobie takie tanie Star Warsy, nie? I tak wiecie, nie interesowałem się tak. I dopiero jak wyszedł ten film teraz, nie? Co wyszedł? To powiem wam jedną rzecz, nie? Tak, on był taki zajebiście zrobiony, fajny, w ogóle nie taki kiczowaty jak film Lyncha.
Ale słuchajcie, kurna, mówię, nie, to zajebisty klimat, nie, nie, chyba to przeczytam, nie? Chyba to przeczytam. I ludzie się zachwalali właśnie o książka, że to, że tamto, nie? Nagle się zrobił hype na tą książkę, nie? Ja mówię, a dobra, wezmę, przeczytam, nie? No ja oczywiście normalny, nie kupuję normalnej wydania książki, tylko pierwsze wydania zawsze książek jakiś, nie? W Polsce albo jeszcze jedne z pierwszych. Więc jak bibliotekę, jakie mam, bibliotekę książek, jakie mam, to są właśnie większość to pierwsze wydania, nie jakieś. Albo takie stare, używane, lepiej takie zużyte już, wiecie, o jakie uwielbiam takie zużyte książki. I słuchajcie, no i ja mówię, dobra, to biorę tego. Wziąłem pierwsza połowa tomu, bo w Polsce wydali właśnie to Iskra chyba, wydała Dune i była na pół podzielony tom. To nie, dowziąłem pierwszy tom, pierwszą połowę tomu i jak mnie to wciągnęło, jakie to było ciekawe, jakie to fajne było te, mówię, nie no tego nie ma w filmie, Jezu jakie to jest fajne, Boże ile to nie to. Wchłonąłem potem drugą połowę tomu, nie, mówię, ja pierdzielę miód, nie, jakie to jest cudowne, jak oni zrąbali film, nie. Mówię, dobra, biorę drugi tom, nie. Kupiłem drugi tom i też Mesjasz Duny, zajebisty, nie no, po prostu kuźwa cudo. Po prostu aż Potem zacząłem czytać Dzieci Duny, nie? To znowu, ja pierdłata, fuck, co tu się dzieje, nie? O co chodzi? No niestety już Bóg Imperator to już takie właśnie spowolnienie, bo generalnie nie chcę wam spoilować, ale powiem tylko czasowo. Czasowo różnica między Dzieci Duny a Bóg Imperator Duny, czyli między trzecim a czwartym tomem, jest różnica. Akcja dzieje się, nie jestem pewien, ale chyba 10 albo 12 tysięcy lat później. 10 tysięcy lat później. Czajcie różnicę? 10 tysięcy lat. Kurna, to my na Ziemi, znaczy no nie, żyjemy dłużej, no ale tak naprawdę my znamy ile tam, kurna, 3, może z 1000 lat przed naszą erą, 2000 lat przed naszą erą, są jakaś tam cywilizacja już nie się rodziła, nie pamiętam, mogę śpierdolić głupoty, nie, ale no, kuźwa, czajcie, a to 10 tysięcy lat. I jak ja to, kurna, wiesz, czytasz i to co ty znasz z filmów, to co ty znasz z książki, to już są mity w tym świecie, nie? To historie już zapomniane, to w jakichś rzadkich księgach, gdzieś tam zapisach ustnych, gdzieś tam, nie? Gdzieś to tam się, że był taki Paul Muad'Dib, że były, kurna, jakiś Harkonnen w ogóle, nie? Ja mówię, ja pierdzielę, o co chodzi, nie? Jak gdzieś ludzie w ogóle, mówię, ja pierdzielę, potem się okazuje, że Atrydzi tu, że Harkonnenowie, że tam ktoś jeszcze, mówię, what? Ale z kolejnym rozdziałem, coraz bliżej, to potem takie, mój wyraz twarzy był taki. I tak jak wiecie, jak patrzycie tutaj, nie? Do końca książki, to było coś takiego. Tak było, nie? Tak jak ktoś kiedyś powiedział, że czytanie Duny albo autorstwa właśnie Herberta, Duna jest pisana w taki sposób jak seks, jak stosunek pciowy. Chodzi o to, że najpierw wszystko zaczyna się, wiecie, powoli, tak poznajesz to wszystko tutaj, nie? Ale potem się robi coraz lepiej, coraz lepiej, aż po prostu na końcu jest ta kulminacja, ten kurna, wiecie, ten eksplozja i w ogóle, nie? I to właśnie jest w tej książce. I ja na przykład tu przy Imperatorze, to kuźwa, to widać aż zajebiście, nie? Aż kurczę, powiem wam, że już w robocie, nie? Przychodzę, jak jadę tramwajem, to ja pierwsze co, siadam, pyk, książka od razu, nie? Ja mówię, gdyby nie streamy, nie? Gdyby nie to, że mówiłem, że będzie stream, no to prawdopodobnie bym siedział teraz, kawkę spijał, muzyczkę se puścił i czytał Dune, nie? I pewnie dzisiaj bym ją skończył. Mówię, zostało mi tam chyba ze 100 stron do końca, nie? Jestem po prostu zły na siebie, że wcześniej tego nie przeczytałem, nie? Więc
powiem wam, że naprawdę jak nie czytaliście Dune'y, to kurwa przeczytajcie, nie? Jest jeszcze ciekawsze niż film. Jak wam się wam film podobał, to książka spodoba wam się jeszcze bardziej. No zajebiste są tła, no tylko szkoda, że są, wiesz, nie, nieruchome, ani nie są. To jest po prostu, no, skybox taki, nie? Bitmapa, no. To się chyba skybox nazywa, nie? Czyli taki okrąg wokół postaci, nie? Wokół kamery. Wiem, jak robiłem ten jakiś materiał o Kingsfieldzie, to pokazywałem mniej więcej, jak takie skyboxy są robione. No to w każdym masz skyboxy, w każdej grze masz skyboxy. W większości w starych grach to jest, nawet tutaj masz okrągły, nie? Kiedyś skyboxy były kwadratowe, sześcienne, nie kwadratowe. Jeszcze jedno krążenie. A my jeszcze na mecie nie jesteśmy. Teraz dopiero jest meta. Pić. Mhm. Najczęściej były sześcienne albo kula, nie? Sfera. Bardziej sfera to się nazywa. Najlepiej to sferę zrobić, bo sfera, wiesz, nie widzisz tych kantów. A nie pamiętam, w której strzelance były sześcian. Był świat w sześcianie zamknięty. W Unrealu albo właśnie w Quake'u były sześciany chyba. Jako tło. Ale mówię, najbardziej pasujący, najczęściej używany to był właśnie sfera. No to sfera, nie okrąg. Okrąg to jest obiekt 2D. Chodzi o sferę. Kule! Będąc bardziej... A niektórzy robili w ogóle... Tak jakby, to inaczej, najlepiej widać to, jak weźmie się kamerę do góry maksymalnie nad postać, czyli tak spojrzysz do góry. To na przykład masz bardzo dużo, że takie połączenie, takie gwiazda jest, nie? Połączenie tych wszystkich obiektów, tak mi się wszystko spala w jedno. No, wiem. Wiem, że wiesz. To co, finał teraz, tak? Nie, to jest dopiero jedno, tak? Jeden wyścig, czy drugi wyścig. To już jest drugi wyścig tutaj. Jo? Chyba drugi wyścig. To przeraszujemy, kurwa, końcóweczkę. Witamy w parku Mantorp na ekscytującym finale tegorocznych mistrzostw w klasie STC. Dziś wyścig odbędzie się na długim torze i wreszcie kierowcy będą mogli bawić się w swe ulubione gierki typu kto jako ostatni wyhamuje przed zakrętem, kto kogo wyprzedzi, a kto zostanie wyprzedzony. W każdym razie jednym z najbardziej emocjonujących wyścigów tego toru jest prosta, gdzie każdy kierowca będzie się starał uzyskać przewagę przed prostym zakrętem F2. Nacisk ze strony mediów, widzów i współzawodników wymagać będzie od mistrzów nie lada odporności psychicznej. Trzeba odgrodzić się od całego świata i skoncentrować na tym, co najważniejsze, na zwycięstwie. Czekajcie, awaria. Znowu mikrofon mi się odczepił. Chyba pora będzie też wymienić, kurwa, zainwestować w ten, kurna, chwytak jakiś lepszy. To już, kurde, jest irytujące, bo to już, kurde, tak często mi wypada. Mi się wydaje, że już ta gumka się po prostu zmechaciła. Ona jest luźna, kurna, w ogóle. Ona już nawet nie trzyma tego, jest już... Czekajcie, co się tu przeoczyłem? Tu
tu. A tutaj. Tu. Pierdolę, jakie to jest irytujące. Dobra, to. Nie, ta gumka już jest kurwa luźna. Ona powinna właśnie amortyzować ten mikrofon, żeby nie obijał się, ale on już jest kurna. Gumka jest, może do wymiany tą gumkę wziąć, kurczę. Trzeba by znaleźć jakąś taką gumiastą. Dobra, ostatnie dwa wyścigi. MDK. No. Możliwe. Ostatni sześć okrążeń. Cztery okrążenia. Cieszę, że generalnie nie muszę tego skończyć, nie? I tak wygram. Ale dobra. Chociaż zróbmy to z minimalną chęcią. Już wiem, jak się czuje Max Verstappen albo Hamilton, gdzie kurna wygrywał każdy prawie kolejny wyścig. Jakie to musiało być dla niego nudne. Żaden rywal nie był w stanie go mu w ogóle dorównać. Może to była pierwsza trasa. Jedenasty jestem. Dobrze, dobrze. Trochę musi być wyzwań. Nie może być za łatwo. Dobra, drugie. No tu trasa do drag race'ów. Połowa stawki. Szóstej. Piąty. Czwarty. Trzeci. Drugi. Ktoś ma taki, to jest... Nie, to nie jest. To Skoda? Co to jedzie przede mną? Wygląda jak Skoda, ale... Nie, to Volvo jest, to co ja? To samo auto, co ja. No co kurno, do tego. Był drugi. Czyli był pierwszy. O kurwa.
siom zakopił, zagapił. Co drugi będę, jak myślicie? Czy zachowam honor i wygram? To była pierwsza trasa, bo kojarzę tą szykanę taką. Tam można było wbić normalnie, fajnie. To jeszcze nie tu. Ja się boję, że znowu wypadnę z trasy. A, po lewej stronie są te banery. Dobrze jest, rąbisty wynik. Ostatni zakrętas i meta i ostatni wyścig, moi drodzy. Finał. Dobrze, moi drodzy, to będzie finish. No co, 4 trasy są tylko w tej grze. Może 5. Wszystkie 2 razy przejeżdżane. Ja powiem, jedziemy najpierw do 1, 2, 3, 4, a potem 4, 3, 2, 1. Mam takie wrażenie. Tak jest podzielona. Tak się jedzie, nie? Bo tak naprawdę to zaczynaliśmy i to kończymy. Jak się dobrze oczywiście mi wydaje. Może być, że mi się źle wydaje. Chociaż może się zmieniło coś, bo było wtedy chyba tam zakręt w prawo, więc może one się, są te same, ale zmienione te. Może trochę zmieniona trasa jest.
Boże, to my zdomkniemy gry wyścigowe. Trzeba by jakiś tutaj odpalić kolejny wyścig. Ile? 2 godziny? No, godzina. 1,5 godziny. Jakbyśmy jechali pełen ten... wszystkie te wyścigi robili normalnie, to by to, myślę, szło w 3 godziny, nie? Mi się wydaje. No, tu powiem, ściąłem tak zdrowo. Trochę za bardzo. Ziołem. A, mi się odbiło łazami, o Jezu. Chciałem powiedzieć, że fajnie jakby tu robić tą rekord czasówkę, ale widzę, że auto sukcesywnie mi to uniemożliwia. No. Czajcie to, kuwa. Ach. A było tak fajnie. Zobaczcie, jak źle zrobiliśmy czas od tych 10 sekund różnicy. Cześć, Maciej. Co tam, jak tam? Co tam słychać? Okej, no to dobrze. O, rekordzi może będzie? Będzie rekord. 5 sekund lepiej. Dziś ogrywałem Need for Speed Shift i zrobiłem ponad 200 gwiazdek. Wytłumacz. A ja zrobiłem właśnie mistrzostwa. I grę wyjebało. O Jezu. No nie dowiemy się, jaki jest finał. Yeah. I rozumiem, że ten. Tak, crash gry. I pytanie teraz, jak z save'em. Mieliśmy kurna w... Zaraz zobaczymy. Czy w ogóle zapisał? Kurwa, nie ma! Wgraj mistrzostwa. I tu powinien być ten. Jo! Bo to wydupiło save'y, no. Jakie gówno. Ale nie, twoją starą pamięta. No, jest, okej. Nie, nie ma.
Nie zapisał. Ja pierdyle. Dobra, ale przeszliśmy, no co zrobić? Jakie gówno. No dobra, ale SCC mamy skończone, Swedish.